Uniwersytet Trzeciego Wieku, który rozpoczyna swoją działalność w Lubawce, przede wszystkim będzie miał różne formy działalności. Na razie zaproponowaliśmy formy wykładów, warsztatów, zajęć ruchowych, wyjścia w teren. Ale większość będzie zależała od słuchaczy, którzy na pierwszym spotkaniu, czyli dzisiaj, wypełniają ankiety, w których będą przedstawiać swoje propozycje dotyczące, jaką chcą zdobyć wiedzę, jakie umiejętności, dotyczące form działalności, wyjazdów kulturalnych, artystycznych. Myślę, że w miarę naszych możliwości, ale będziemy otwarci na wszystkie propozycje, które będą zapisane w ankietach. Na dzień dzisiejszy proponujemy zajęcia wykładowe z udziałem wykładowców z Politechniki Wrocławskiej, ze Szkoły Wyższej z Wałbrzycha. Będą to wykłady bardzo profesjonalne, dotyczące mikro, makroekonomii, dotyczące filozofii, dotyczące psychologii, ale oprócz tego mamy w ramach naszych możliwości zajęcia ruchowe, które mogą polegać na ćwiczeniach aerobiku, wykłady z historii Polski, która będzie poznawana, przybliżana poprzez władców państwa polskiego, warsztaty dotyczące rozwoju osobowości z psychologii, poznania siebie, będą też warsztaty związane z poznaniem państw Europy, kultury, tradycji, zabytków, no, naszych też sąsiadów, ale będą też zajęcia rękodzieła, gdzie panie będą uczyły wykonywania pięknych, pięknych rzeczy, na przykład biżuterii. Uniwersytet Trzeciego Wieku w sumie będzie uzależniony od uczestnictwa słuchaczy i właściwie nie mamy określonego czasu trwania. Wprawdzie zajęcia będą podzielone na pierwszy i drugi semestr, tak, i zajęcia zaczynają się od października i będą kończyły w maju każdego roku, a po prostu kolejność trwania poszczególne lata, myślę, że bardzo długo. Zapisy są otwartą sprawą. To, kto dzisiaj przyszedł, podpisuje deklarację, jak najbardziej zapisuje się, ale uczestnictwo jest otwarte i na pewno każdy będzie, w trakcie tego roku po prostu każdy będzie mógł przyjść, co nie znaczy, że w regulaminie są określone dokładnie terminy zapisywania się w pierwszym i w drugim semestrze. I ostatnie pytanie, czego by Wam życzyć? Przede wszystkim osiągnięcia naszych celów, a cele mamy takie bardzo istotne, po prostu otwarcia, wyjścia ludzi z domu, zainteresowania się szeroką wiedzą, pochwalenia się umiejętnościami, zdobycia coś nowego, nauczenia się nowego, poznania ludzi, kontaktów z ludźmi. I myślę, że życzyć nam po prostu, żeby droga do osiągnięcia tych celów była twórcza, była radosna, pogodna, i żeby nam się wszystko udało. Pani prezes, ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w Lubawce dzisiaj powstaje, to można przypisać Wam jako stowarzyszeniu? No nie do końca, bo przede wszystkim głównymi inicjatorkami powstania tego uniwersytetu są burmistrz Ewa Kocęba oraz pani Ania Matysiak, Krysia Sawa oraz pani, żebym imienia nie pomylił, pani Matyszczak Ela z Chełmska Śląskiego. To są inicjatorki, a poprosiły nas, co uważam za duży zaszczyt, żebyśmy pomogli organizacyjnie, ponieważ pomoże to pozyskiwać środki zewnętrzne. Jak wiemy, stowarzyszenie ma osobowość prawną i to ułatwi występowanie o środki na prowadzenie uniwersytetu. Fantastyczny pomysł udało mi się przekuć na i zachęcić osoby, które poprowadzą ten uniwersytet w dalszym ciągu. Udało się właśnie namówić, że trzeba się jak gdyby spotykać, trzeba się cały czas dokształcać, żeby nie wypaść z rytmu, ale też żeby poznawać coś nowego na okrągło. Uczymy się całe życie i całe życie zdobywamy nowe umiejętności i nową wiedzę i tak tego się trzymamy.
Rozmawiałem z uczestniczkami, uczestnikami, mówią, czy dadzą radę. Dadzą radę. To jest uniwersytet na poważnie, ale też będą takie normalne, przyziemne sprawy, chociażby prace ręczne w typu wykonywanie jakichś ozdób, czy zajęcia ruchowe. Później to uczestnicy tego uniwersytetu zdecydują, jakie zajęcia chcą, żeby były w tym uniwersytecie. Ja zrobiłam tylko tyle, że zaangażowałam pewną grupkę, która chce to, będzie chciała to dalej poprowadzić. I to jest już dziecko oddane do dalszego wychowywania przez między innymi Elę Matyszczak, przez Anię Matysiak, przez Agnieszkę Szekszteło. Mnóstwo osób, Irenka Wyciślik się zaangażowała też w organizację tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również i Stowarzyszenie Przymierze Bernarda Rosy, pod którymi auspicjami będzie ten uniwersytet, po to, żeby ściągać jak najwięcej pieniędzy zewnętrznych. I tutaj dziękuję panu Sławkowi Antoniewskiemu, Jankowi Orzechowskiemu, że chcieli umożliwić taką właśnie możliwość dla uniwersytetu. Andrzej Lubieniecki też się w to fajnie wkomponowuje. Także to, co jest dzisiaj tutaj na sali, to jest wypadkowa pracy i takich możliwości wielu, wielu osób, ale to przełoży się właśnie na słuchaczy, którzy będą chcieli i powinni przyjść, zobaczyć. To jest zachęta do tego, żeby wyjść z domu i posłuchać poważnego wykładu, które też będą robione, ale te mniej poważne również są warte uwagi i jako taka ewentualność właśnie do wyjścia z domu bardzo, bardzo potrzebna do stymulowania tego właśnie uniwersytetu. Dzień dobry pięknie, kłaniam się jak najładniej, jak najzwyklej, tak po prostu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na otwarciu Uniwersytetu, tak prawdę powiedziawszy, od lat chyba kilku. Wszyscy się starali, ale jakoś nikomu się nie udało, a tu Pani Burmistrz z inicjatywy różnych ludzi udało się i jesteśmy na otwarciu dokładnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku u nas w gminie Lubawka. Za co jesteśmy wdzięczni, tutaj cała inicjatywa również od dziewczyn. I z tego, co wiem, zapisało się na dzień dzisiejszy 118 osób. Myślę, że to jeszcze będą się zapisywać, bo dzisiaj każdy zobaczy, na czym to polega. A ja o głos poproszę panią burmistrz Ewę Kocębę. Serdecznie witam jeszcze raz wszystkich, a tych, których już witałam, to powitam po raz drugi. Są z nami dzisiaj tutaj zaproszeni goście. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce, pani Wanda Zabiegło. Jest pani prezes Stowarzyszenia Kwiat Lnu, pani Bożena Pełdiak. Ksiądz dziekan ma dojechać, jest na pogrzebie. Niestety smutna wiadomość, jak tylko zdąży, to ma do nas dołączyć. Również miała być pani marszałek, pani Iwona Krawczyk, ale też prywatne sprawy ją zatrzymały. Ma też, jeżeli zdąży, to ma do nas dojechać. Teraz serdecznie powitałam zaproszonych gości, a zacznę od osób, które siedzą i które pomogły mi w zorganizowaniu dzisiejszego wykładu inauguracyjnego i rozpoczęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Może zacznę od naszego znakomitego gościa, profesor doktor habilitowany Stanisław Czaja będzie miał wykład inauguracyjny dzisiejszego Uniwersytetu, doktor Jerzy Tutaj, który ma równe zasługi, co i my wszyscy w dzisiejszej uroczystości. Bo przy okazji pracy nad strategią rozwoju gminy Lubawka właśnie pan doktor bardzo, bardzo mi pomógł, między innymi zapraszając pana Stanisława Czaję. Kochani, każdy ma prawo coś do powiedzenia, ale chciałbym, żeby pierwszą osobą, Iwonka, zapraszamy cię
Jonas, marszałek Dolnego Śląska, oczywiście zapraszamy wice. Nie jakby zwał, tak by zwał, ale jednak wielkie brawa dla Iwonki. Dzięki Iwonka, że jesteś. Mam nadzieję, że będziesz z nami cały czas. Szanowni Państwo, Panie Profesorze, Pani Burmistrz, Panie Marszałku i Szanowni Drodzy Studenci. Powiem, jest mi niezmiernie miło, bo to jest drugi uniwersytet na terenie powiatu kamiennogórskiego, gdzie uczestniczę w otwarciu. Przy pierwszym byłam sygnatariuszką, zakładałam go wspólnie z nieżyjącym, pozwólcie Państwo, że jeszcze raz o tym powiem, Jurkiem Szmajdzińskim. Dzisiaj po kilku latach spotykamy się w gminie Lubawka i jestem tak szalenie dumna. Tutaj kolega mój marszałek mówił, że powiat, że poza Wrocławiem, ale podkreślał, jesteśmy Dolnoślązakami. Ja z tej okazji mam dla każdego z Państwa też taki drobny upominek, maluteńki, który będzie zawsze Wam przypominał, że niezależnie od tego, że jesteśmy mieszkańcami powiatu kamiennogórskiego, mieszkańcami gminy Lubawka, to jesteśmy Dolnoślązakami. Budujmy naszą tożsamość. Myślę, że zajęcia w ramach uniwersytetu nie tylko dostarczą Wam nowych informacji, nowej wiedzy, stworzą także atmosferę służącą budowaniu relacji międzyludzkich, poszukiwaniu dróg, aby każdy dzień, każda chwila była wypełniona i spełniona z myślą o drugim człowieku i o sobie też, bo my zasługujemy na to, żeby to świat kręcił się wokół nas. Życzę Państwu, aby te zajęcia tu w Lubawce nam wszystkim sprawiały radość i były też wzorem do naśladowania. Żebyście byli, moi drodzy, przykładem dla Waszych dzieci, dla Waszych wnuków, że nigdy nie jest za późno, aby zrobić coś dla siebie. Dziękuję wszystkim i życzę wspaniałych doświadczeń. Dziękuję. Oczywiście wielkie dzięki. Pani Iwona Krawczyk, dziękuję pięknie. Szanowne panie, szanowni panowie, uniwersytet rozpoczyna swoją działalność, a zatem do zajęć musimy przystąpić. Pierwsze z tych zajęć to wykład poświęcony najsłynniejszej nagrodzie naukowej i nie tylko naukowej, bo obejmuje również działalność na rzecz pokoju i twórczość artystyczną, głównie literacką, mianowicie nagrodzie Nobla. To jest nagroda, która jest przepustką do nieśmiertelności, bo jak się dostaje ten medal, duży zresztą taki, trzeba go tak bardzo szeroko trzymać w dłoniach, ciężki, to trafia się do encyklopedii. Jak się trafia do encyklopedii, to gdzieś tam człowiek zostanie już, stąd też tak bardzo ceniona jest to nagroda w świecie i naukowym, przede wszystkim naukowym, a także tych, którzy mogą otrzymać ją za inne formy działalności. Wszystkie dyscypliny, które zostały wyróżnione w testamencie Alfreda Nobla, który przeznaczył swój dość spory majątek na właśnie fundację takiej nagrody. Wszystkie te dyscypliny są niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o laureatów tej nagrody, poszczególnych laureatów, a jeszcze ciekawsze, jak popatrzymy na kulisy, jak wiecie, tam od tyłu zawsze jest ciekawiej nawet niż na froncie, tutaj z przodu. Ja chciałbym się skupić ze względu na swoje zainteresowania, chociaż Nagroda Nobla interesuje mnie w różnych wymiarach, chciałbym się skupić na dyscyplinie, która jest najmłodsza w tym towarzystwie, bowiem nauki ekonomiczne dołączone zostały znacznie później do Nagrody Nobla, mianowicie od roku 1969. To był taki rok, który wpłynął na dołączenie właśnie tej dyscypliny, czy tych dyscyplin do grona potencjalnych, a później rzeczywistych laureatów. Powód był dość merkantylny, abym powiedział historyczno-merkantylny, bowiem Bank Królewski, Bank Szwecji obchodził w